Witam uczniów klasy czwartej na lekcji przyrody. Tematem dzisiejszej lekcji jest przyroda i jej składniki. Dawno, dawno temu żył sobie jaskiniowiec Adam. Wszystko, co Adama otaczało, było przyrodą. Czyli wszystkie organizmy żywe, jak również przyroda nieożywiona, wszystko to jest przyrodą. Teraz zastanówmy się, czym różni się przyroda ożywiona od nieożywionej. Więc przyroda ożywiona, jak sama nazwa wskazuje, to są wszystkie organizmy żywe. Do tej grupy organizmów żywych możemy zaliczyć rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie. Natomiast do nieożywionej grupy wszystko to, co nie żyje, czyli skały, glebę, wodę, powietrze, słońce. Jeżeli będziecie wiedzieć, jak sklasyfikować organizm żywy, to wtedy będzie bardzo łatwo określić, do której grupy należy dany element. Zastanówmy się więc nad tym, co takiego organizmy żywe robią, że możemy powiedzieć, że są żywe. No, takie organizmy na pewno się odżywiają, czyli jedzą. Pochłaniają pokarm, a skoro pochłaniają pokarm, to muszą również wydalać. Dobrze, to już mamy dwie cechy: odżywianie, wydalanie. Skoro odżywiają się i wydalają, to również rosną, prawda? Co jeszcze robią? Mamy już trzy. Rozmnażają się, czyli mają potomstwo, tak? Oraz poruszają się. Mamy więc pięć cech. Odżywiają się, wydalają, rosną, rozmnażają się oraz poruszają się. To może się wydawać nie takie proste. Weźmy dla przykładu kwiatka w doniczce, który stoi na parapecie. Czy taki kwiatek się porusza? Nam się wydaje, że nie, ale w rzeczywistości on nachyla swoje liście w kierunku światła. Jeśli obrócimy ten kwiatek i wrócimy do niego za 2 tygodnie, to zobaczymy, że liście tego kwiatka skierowały się w stronę światła, czyli w stronę okna. Skoro już wiemy, jak sklasyfikować ten element przyrody, teraz zastanówmy się na przykład, czy woda żyje, czy nie żyje. No bo tak, porusza się, no tak. Rośnie. O, wody może przybywać w zbiorniku i ubywać, ale woda nie rośnie. Czy woda odżywia się? Nie. Możemy powiedzieć, że po deszczu wody przybywa w zbiorniku, jednak nie jest to odżywianie się. Zastanówmy się, czy ptak jest organizmem żywym. Czy ptak odżywia się? Tak, oczywiście. Czy ptak wydala? Tak, niestety tak. Czy ptak rośnie? Tak. Od małego ptaszka do naprawdę dużych rozmiarów. Największa rozpiętość skrzydeł ptaka, jaką zanotowaliśmy, to jest ponad 2,5 metra. Czyli większa niż wysokość dorosłego człowieka. Dalej. Czy ptak rozmnaża się? Tak. Z jajka wykluwa się pisklak. I ostatnia cecha, poruszanie się. Czy ptaki się poruszają? Tak, oczywiście, latają. Musimy powiedzieć sobie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż bez przyrody nieożywionej, przyroda ożywiona nie mogłaby istnieć. Na przykład kwiatek potrzebuje gleby, na której może wyrosnąć. Potrzebuje wody, potrzebuje słońca, z którego czerpie energię, oraz potrzebuje powietrza, z którego pobiera sobie CO2, czyli gaz znajdujący się w powietrzu. Wróćmy teraz do naszego jaskiniowca Adama i zastanówmy się, czy coś się zmieniło od czasu, kiedy on żył, do naszych czasów. Jeżeli rozejrzysz się dookoła, to zobaczysz, że bardzo dużo rzeczy, które nas otacza, zostały wytworzone przez człowieka. O takich rzeczach mówimy, że nie są one już przyrodą. Czyli na przykład dom, ulica, szkoła
nie są częścią przyrody. Czasami jest bardzo ciężko stwierdzić, czy dana rzecz jest częścią przyrody, czy jednak została wytworzona sztucznie przez człowieka. Czasem okazuje się, że jakiś pagórek w rzeczywistości jest grobowcem wodza Indian lub że dane jezioro powstało wskutek sztuczny. Ludzie wybudowali tamę, dlatego mamy jezioro. Gdyby nie ludzka działalność, tego jeziora by tutaj nie było. Musimy być więc ostrożni w twierdzeniu, co jest przyrodą, a co nie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia na kolejnej lekcji.